To jeszcze gorsze, jak człowiek by był w robocie. Jakby na emeryturze jest, no to co z tego tej emerytury, jak człowiek nie wie, co robi. Wiem, że do domu mam wracać. To jest misia, babcia, stara, zasłużona. Przyjechała z Kraśnika do Kazimierza. A to jest jej córka, Kaja. A Kaja to ma długiego i grubego. Czwórkę miała mioty. Miała trzy mioty. I bardzo są mnie wierne są. A Miszka taka solidarna, bo jak Kaja miała małe dzieci, w piwnicy tam się schowała się, pod progiem miała klucza, to ta misia chodziła z sklepu i kawałek kęsa, kiełbasy, pasztówki i im dawała jeść. Jej i tym małym, żeby wyżywić ich po prostu. A na końcu dla siebie. Długie sefutki umie otwierać, wszystko umie się otwierać. To taki zazdrość jest między grubym a długim, a długi taki spokojny jest. No i bardzo są mądre psy. No to stworzenie jest, no to wiadomo. Max od wielu lat spędza wakacje w Kazimierzu. Właściwie mógłbym powiedzieć, że przyjeżdżam do Kazimierza głównie dlatego, żeby pies wypoczął. On tu się dobrze czuje, wraca z wakacji zregenerowany. Wydaje mi się, że daje mu to po prostu siły życiowe na to, żeby z resztą roku się uporać. Sruluś, popatrz jak tam pięknie. Zobacz, Sruluś, jak pięknie jest na rynku, ty świniaku Boży, ty chamie, podły Sruluś. A Zuśka, popatrz jaka niecierpliwa. Sruluś, Sruluś. Cucuś, zobacz, co się dzieje z twoją kochaną mamuśką, a ty nie tam patrz, ty patrz, co się dzieje na rynku, Sruluś, chamie. O, piesek, jaki śliczny, Srulaśku, popatrz, jaki śliczny misiu, piesek. Misiu, dostajesz pochwałę, misiu. Zrób ryk, no. No widzisz, zabity misio jest. Dobry charakter masz, ty masz swojego pana i ten pan powie bryk to bryk i koniec. Mój pies Bukiet, nie ma jednego oka, bo łobuz mu wybił bez powodu, powiedział, że mu bułkę ukradł pies, że śniadanie, ale jak o trzeciej godzinie po południu można jeść śniadanie i kamieniem uderzył go takim siwakiem, że jakby mnie uderzył tym kamieniem, to by mnie chyba zabił. No. I tego. Ale jak on miał uciekać z bułką, nie? Jak dostał kamieniem, to gdzie ta bułka się podziała? Przecież on nie zjadł, w sekundę nie zjadł bułki, kurczę, przecież nie połknął, kurczę. Kamień leżał, a bułki nie było. No. No i było kolegium za 2 miliony 300 dostał, ale co z tego, jak pies nie ma oka? No, co to z tego? No i także jeszcze się odgradzali, że mnie jeszcze bardziej ukażą za to, że pies na smyczy nie chodzi. No, a u mnie pies nigdy na smyczy nie chodził i nie będzie chodził. No, bo na smyczy to może sobie taki cymbał jakiś chodzić, a nie pies. Zresztą on jest elegancki, bo jest spokojny, nikogo nie zaczepia, nie ugryzie, nic nie tego. No i w ogóle to już jest drugi pies, bo poprzednio miałem taką suczkę, to też nie miała oka, też lewego, bo kopnął ją taki cham i wybił jej oko. Był wiernym przyjacielem mojego syna, od małego szczeniaka. Obecnie syn nie żyje, no, pilnuje, chodzi za mną. To jestem ja. A miasteczko, które namalowałam 15 lat temu, przedstawia wielu mieszkańców. Niektórzy już nie żyją, albo odjechali gdzieś na zawsze, a inni ciągle są. Dwaj chłopcy z miasteczka, Boguś i Świndzi. Boguś nie żyje już przeszło 10 lat, a Świndzi odszedł rok temu. To jest Andrzej Romański,
który polewa wodą rynek, a to są dekabryści. Krzysio, który u mnie był uratowany w stanie wojennym od więzienia, i dwoje młodych z Lublina. A to jest dyrektor muzeum z żoną. Wracają do domu. A to jest Misio, Jędruś i Januszek. Jędrusia nie ma już z nami parę lat. To są dwa babulce. Nie wiem, kto to jest. A to są muratki na tandemie. Nasz podwójny rower jest zepsuty, dlatego jeździmy na dwóch oddzielnych rowerach. A to drużyna piłkarska. Krzysztof Zieliński, Waldek O, Waldek D i Jacek. Dzisiaj pozostało nas tylko dwóch, jako że dwóch pozostałych kupiły znacznie możniejsze drużyny. Jednego hurtownia Pigułek, drugiego zaś PGR. Jola oprowadza wycieczkę żołnierzy po miasteczku. Nasza rakietowa, żegnamy cię. Nasza rakietowa, żegnamy cię. Przyszła taka chwila wyjścia do cywila. Rozstajemy się. Hrabia obserwuje rynek. Przysiadłem się gdzie indziej. Dlatego, że tę ławkę mi zabrali. Przysiadłem tutaj. A nazywam się hrabia, mam taki pseudonim. Od 1953 roku. I to jest moje miasto, którego bardzo kocham. I stąd bym nie poszedł nigdzie na świecie. To jest moje życie. Tutaj kiedyś był sklep obuwniczy, teraz jest kawiarnia. A to jest komando Czarny Bocian. I Wandzia Michalakowa z Nanciem. I z psem Zuśką. Teraz Jan jest taki. Pojawił się Adam, którego w ogóle wówczas nie było, a pies Zuzia został zastąpiony przez psa Grubcia. A to jest Andrzej Siemiński, artysta, malarz. Teraz zrobił sobie tutaj pracownię z dużym oknem. W tamtych czasach byłem zupełnie innym człowiekiem. A to jest dziad, który wyszedł z domu z moim plecakiem i do dziś nie wrócił. A to jest Zbyszeczek, mój kotek z rowerem. Danusia też, żeby trenować troszkę nogi, ma bardzo dobry welocyped. Dobrej firmy Diamant, które były jedne z lepszych na świecie. Jest to pozostałość po Enerdowie, ale po dobrych fachowcach. A to jest Piotrek, Paweł i Adaś, którego właśnie pochowaliśmy, a miał się żenić. Mieszkał tu, a tu handlował ramami. Niech spoczywa w pokoju. Z energii miasta Kazimierza postacie wzniosłe wyrastają. To pani Lucyna i pan Rysio z Lublina przyjeżdżają. Tyle wdzięku, finezji, dobroci nie każdy może posiadać. Przechodzeń patrzy i chętnie chciałby choćby rozmawiać. Ta dobroć, wdzięk, elegancja obficie i wartko odpłynie. I myślisz, cóż tu robić w tej kazimierzowskiej w głębinie. Spoglądam, patrzę z zachwytem, urzeczona tym pięknym widokiem. Raz jeszcze na obrazy, na otoczenie swym wzrokiem. Tu dzieło wyrasta nowe, piękne, barwne, wspaniałe. Przyniesie radość nabywcy i autorowi chwałę. O zimnym piwie, tak? Jeszcze raz!
środku tej kamienicy oczywiście jest olbrzym. Żył w III wieku naszej ery. Zatrudniał się tym, że przenosił ludzi przez rzekę. I tutaj widać właśnie, że jest naprawdę wielki człowiek, podpiera się dębem, prawda? W sakwie ma troje dzieci, a na ramieniu przysiadł mu Jezusek. I wtedy właśnie ten olbrzym poczuł ciężar Jezuska. Niektórzy twierdzą, że jest to kamieniczka martyrologiczna. Dlaczego? W tych pionowych pilastrach po zewnętrznej stronie jest dwóch mężczyzn cierpiących z rąk kobiety. Chodźcie, 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 chodźcie. Siadam koło kościoła i modlę się bardzo serdecznie do Boga. Ale nie chodzę do kościoła, bo są same Judasy. A Matkę Boską bardzo lubię, ale nie chcę, żeby płakała, że jestem nieraz pijakiem. Ale Matka Boska dużo się opłakała. Choćby życie 100 lat trwało, to dla nas jest za mało. My nigdy nie nasyceni, choć zbliżamy się ku jesieni. Z wiekiem każdy z nas, nie bacząc na upływający czas, swoją poprzeczkę podnosi. Boga o zdrowie prosi. Chce być twórczy i samodzielny, niezależny, uczynny i dzielny. Chociaż już ciało słabe, duch mdły, ale to jesteśmy my. Jak ma się zbierać na deszcz, jak idzie ciemna chmura, to ja się wtedy bardzo źle czuję, umieram. Tak myślę, że już koniec ze mną. A jak tak, jak teraz, jak dzisiaj na przykład i wczoraj było, przedwczoraj, to ja się dobrze czuję. Mogę chodzić, mogę się poruszać. No i tak jest ze mną. Jakiś rybałt śpiewał przed królem pieśń, w której często wspominał o diable.
a król, który wyznawał wiarę Chrystusową, ilekroć usłyszał imię diabła, żegnał się znakiem krzyża. Krzysztof, widząc to, dziwił się bardzo. Dlaczego król tak czyni i co ten znak krzyża może znaczyć? Gdy zapytał o to króla, ten nie chciał mu tego wyjawić. Przyjdę do domu i mnie trafi szlak przed lustrem. Chcę z powrotem. Waldek, przyklej. Dzięki. Ale fajnie. Chcę się pomachać piórami, to już nie ma jak.